Hej, witam, sprawdzę, że w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2. No i tak, ostatnio zakończymy grę właśnie tutaj, na arenie Światowych Mistrzostw, gdzie trochę sobie powalczyliśmy ostatnim razem. A, chciałem wygrać turniej po raz... swój pierwszy turniej. No, ale niestety się nie udało. Liderzy Unowy prawdopodobnie będą brali udział w tych turniejach, by jakby szlifować swoje umiejętności. Zapewne. No i tutaj, nie wiem, czy się jeszcze wrócę kiedyś. De facto można tutaj pozbierać troszeczkę battle pointów, ale... ale cóż. Dobra. Ledwo co się poznałem i Hołka też. Oboje walczyliście zupełnie inaczej, niż wtedy w Asperti. Podróże z Pokemonami sprawiają, że wszyscy tak bardzo jakby dorastają. Dokładnie. I Dimplazma tutaj przebiegł. A co to było? Idę za nim, dalej, Hulk, z ścianą, Hulk. Stójcie. Hulk, Orles. Nie ma sensu, żebyście pchali się, albo... no, pchali się w coś tak niebezpiecznego. Pokémon, którego szukam... znaczy Pokémon mojej młodszej siostry, którego szukam, Purloin. Pewnie go mają. Okej. Dobra, też idę. Muszę go pilnować. No i poszli. Dobra, Corles coś musi wiedzieć. Ach, nie rozumiem tego. To nie odwaga, a bezmyślność. Czy myśli, że naprawdę tak łatwo będzie mu podołać z Pokemonami, które ma przy sobie? Nie, to niemożliwe. Wszyscy trenerzy i Pokemony są połączeni jakby ze sobą Pokebolami. Jakby jest też więź, która jest... ale to nie tylko to, jakby dzięki więzi, którą łączą trenerzy i Pokemony, można przejść wszystko. No, czy coś takiego. Dobra, mniejsza. W każdym razie poszli gdzieś w tę stronę? Nie wiem, gdzie do końca. Dobra, w każdym razie mamy tutaj PP Up. Dobra, zrzucę sobie też wyszukiwarkę itemków, bo możliwe, że gdzieś coś tutaj znajdę. I poszli chyba na statek. Statek jest tylko prawdziwy statek, gdy przymierza ocean. A ten tutaj wygląda jakby był jakiś taki opustoszały. No dobra, jesteśmy na jakimś dziwnym statku. Ten statek. Dlaczego jest tutaj tak zimno? No i... wygląda na to, że... jest to jakby stary żeglowiec, czy coś takiego. Ale czemu tutaj w ogóle jest? No jest ktoś z Teamu Plazma. Co was to obchodzi? Swoją drogą... załatwimy zaraz was. Dobra, więc idzie cała grupa członków Teamu Plazmy. A wy, naprawdę... to jest baza Teamu Plazma? Jest tu ich całkiem sporo. Właśnie, to prawda. Dokładnie. Tak jak zresztą sami widzicie. Jest nas tutaj... wielu. To wszystko? Chyba potrzebujecie jeszcze większej grupy. Haha. Już się o ciebie boję. Okej. Znieś w pył ich. Plazma. Dobra. Coś wam powiem. Zaraz wyprowadzę was siłą mojej wściekłości. No dobrze, no to co? Dobra, ty będziesz pierwszy. No to co, bierzemy po kilku na raz i rozwalamy Team Plazma. Dobra, no to ciśniemy. O, jeden poks. Myślę, że to raczej będzie easy. Dobra, także Koffing kontra Golett. Akurat tutaj to tak średnio się to sprawdzi, gdyż ma on jednak odporność na ruchy typu ziemnego. Stąd też muszę użyć czegoś innego. Niech będzie to Strength. Który no niestety zbyt wiele nie zdziałał. Gyro Ball. Gyro Ball akurat nie będzie zbyt efektywny, bo on jest tym silniejszy, im
szybszy w stosunku do użytkownika jest przeciwnika, że golet jakoś szybkością, no tak średnio. Dobra, slash. Na to mam też podwójną odporność, bo duchy zarówno jak i trucizna są odporne na typ trujący. Dobra, z tym coughingiem troszkę się pobiję, byle mnie nie otruł. Oczywiście pewnie jak już to powiedziałem, to mnie otruje. O, nie otruł, to dobrze. Dobra, i strength na dobicie. Dobra, chwilkę się zeszło, no ale cóż, niestety nie miałem żadnego dobrego ruchu na coughinga. No i pokonaliśmy członkę teamu plazmy. Więc ty jesteś tym trenerem, jakby, który wierzy w swe pokemony? No tak, oczywiście. Następnie, następnie, szybko. Dobra, teraz moja kolej. Teraz czas na Trabisza. O, to akurat mi się bardziej podoba, gdyż Trabisz jest pokrzem, który będzie raczej łatwiejszy do pokonania. No więc kolejny członek teamu plazma chce się bić i wysłał taki uf Trabisza. No dobrze. Rage Golet. Dobra, no i tutaj już Magmonituda w zupełności wystarczy. Stockpile. A czy oczywiście jeszcze zależy jaka Magmonituda, bo jak wziąć jakaś nędzna szwórka, to może być lipa. Chyba, że podbił sobie defensy. Ale ósemka, no powinno dać radę, mimo podbicia defensa. Uuu, minimalnie brakło. Nie spodziewawszy się. Dobra, jeszcze Stockpile. No to dobrze. Teraz już nawet Magmonituda czwórka powinna podołać. O tu, boom, dycha. Nie no, druga ósemka. Ósemka jeszcze nie jest zła. Dobra, Golet sobie radzi. Dobra, do 33. W sumie nie pamiętam, na którym on level ewoluował, ale coś mi się wydaje, że dosyć późno. Plazma, plazma. Co jest z tymi trenerami? To przypomina mi trenera, który pomieszał, znaczy pomieszał brzyki jak 2 lata temu. No dobrze. Jak tam sobie radzicie, panowie? Drobnostka! Dawaj ich czeren. 3. 2 na 1? Hawk. Pokaż mi, co potrafimy. Pomożesz mi? No dobra. Więc będzie i jeszcze podwójna waleczka. Chociaż akurat Golet w podwójnej walce może trochę pomieszać szyki z jednej strony, ale z drugiej, no, niekoniecznie. To będzie, że oba... Aha. Jeden jest latający. No dobra. Z Totlandem. Ciekawe, czy on ma Intimity. Jeśli tak, to może być to dosyć pomocne. Tak jest. Dobra, już ma 33 level, a to miał 25 wcześniej w zawodach. Też taka ciekawostka. Dobra, Thunderfang. Ładnie. Wink tak w moją stronę. Troszeczkę to zaboli raczej. I Thunder Punch. Dobra, Golbat załatwiony. Dobra, Minimize. To i tak się na nic nie zna, przynajmniej w moim przypadku będę mógł go uderzyć mocno. Zastanawiam się też, czy Nougat ma efekt na poksie obok. Ja nie jestem pewien. Dobra, Dynamic Punch w Leoparda. A widzę, że cała siła idzie na lewą stronę. Leopard padł na hita. O, skubany, mocny. Dobra, to z mojej strony Dynamic Punch. Niezbyt efektywny, ale oszło mi o to Glimmera. Dobra, i Glimmer, no i za siebie. Fajnie. Dobra, spróbujemy Magmonitudę w takim bądź razie. 7. A więc jednak Nougat nie ma efektu na poksie obok. Okej, więc dotyczy się to tylko poksa, który używa, a że który ma umiejętność Nougat oraz tego, który używa na nim ataku. Się wyjaśniło. Dobra, będzie Quick Claw? No niestety nie. Jest pytanie, czy załatwi to mojego... A, dobra. Nic nie załatwi. Dobra, więc koniec dwójka teamów plazmą pokonana. Lider jest silny, ale ty? Czy w ogóle jesteś człowiekiem? Prowadzę tej samej kombinacji jak wy, ale cóż. Okej, okay, dzięki. Naprawdę stałeś się wiele silniejszy. Pomóż teraz Hugh, okej? Okay? No dobrze, no to teraz tylko zmienię pierwszego poksa. No i do walki wkroczy teraz najpierw po zabraniu przedmiotu, oczywiście Lillipupowi. On Pheasant! Tak jest, teraz mam fly, więc będę mógł lecieć wysoko i walczyć jak trzeba. Dobra, skończę to. Okej. Okay. Team Plazma. Jesteście złodziejami, którzy ukradli w Asperti Palana 5 lat temu? No to ciągle za Puroinem. Dobra, mniejsze o to. Jedziemy. Kolejna waleczka. Team Plazma i Team Plazma kontra ja i Hugh, Grimmer i Coughing.
Co już takiego? Servina. No Servine to bynajmniej nie jest dobry wybór. No tutaj szepoksy, no ale cóż. Dobra, Leak Seed. Na co to komu? Dobra. Z mojej strony Air Slash załatwi sprawę, a jakże piękny kryt. Super Lag. Działa jak trzeba. Dobra, i level od razu. A to pokazuje też, że mój poziom w stosunku do tego w koło nie jest zbyt wygórowany, więc dobrze było coś podtrenować. Dobra, niestety minimalizer użył, przez co też będę miał problemy zapewne z trafieniem. Dobra, spróbuję quick attack. Dobra, trafiłem na szczęście. Wow, kolejny kryt. Świetnie to się sprawdza. Dobra, i Live Blade. Live Blade też ma w sumie spore szanse na kryta. Ale nie tym razem. Uuu, Super Funk. I skroił mi połowę HP. Eradicate! Jeszcze forma rataty. Dobra, dobijmy Watoga. Znowu kryt, 3 kryty z rzędu, nie? Dobra, jeszcze Crunch. Dobra, więc pozostaje jeszcze tylko raz użyć Quick Attack i tak naprawdę będzie już po Raticate'cie. 4 kryt? No, już nie, to było przegięcie. Dobra, więc pokonaliśmy Wykazem Plazma. Nie, w takim układzie nie będziemy w stanie ochronić lodówki Teamu Plazma? Czy tam zamrażarki? Hej, chyba jakieś żarty, nie jest dobrze, co powinniśmy zrobić? No i to już chyba wszyscy. Dobra, więc teraz powiecie nam wszystko, co wiecie na temat Purloina. Dobry pomysł. Jest w sumie sporo rzeczy, o które też chciałbym zapytać. Co tu się dzieje? A to kto? O proszę. Czy nie jesteś tą osobą, która kiedyś trzęsła się w chłodni? Czy nie miałaś na imię przypadkiem Zinzilo? Zinzolin? Jejku, aż imię. Musisz nam coś niecoś powiedzieć na temat waszych planów i tego statku. Wy znowu chcemy użyć smoczego Pokemona, znaczy legendarnego smoczego Pokemona, który będzie rządził regionem Unova. Ciekawscy trenerzy, którzy albo ciekawscy trenerzy nie powinni wtrącać się w nasze plany. Shadow Triada, zająć się nimi. Okej, swoją drogą. Nie należymy jakby do ciebie. Wiem, ale wykopcie ich stąd. Dobra. Działamy. Co? Shadow Triada? O co z nimi chodzi? Ach, Team Plazma, gdzie oni zniknęli? Shadow Triada. Z ich nadludzkimi umiejętnościami mogą unieruchomić ludzi i później nagle zniknąć. Ale coś mi nie daje spokoju z tym, co powiedział Zinzolin. Kiedy znowu użyjemy legendarnego smoczego Pokemona, będziemy w stanie rządzić Unową. Czy to może oznaczać, że legendarne smocze Pokemony, Reshiram i Zekrom, nie są już w Unowie? Ok. Jest coś, co chciałbym zobaczyć, więc idę na ścieżkę 6. Bądź ostrożny. Zapominasz, Czeren, o pewnym innym smoczym Foxie. No ale dobrze. No to było tyle, jeżeli chodzi o Team Plazma w dzisiejszym odcinku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, więc możemy się wracać. Dobra, co my tu więcej mamy? Możesz się w stanie nauczyć niesamowitych ruchów. Wystarczy, że powiesz ich, powiem ci imiona Pokémon, które można nauczyć. Charizard, Typhlosion, Blaziken, Infernape, Embor. Wodne, no to po prostu wszystkie ewolucje starterów, tak? Mogą poznać tutaj wyjątkowe ruchy. Natomiast nie mam jeszcze finalnej ewolucji swojego startera, więc go nie nauczę. Waterplik, Fireplik i Grassplik to kombinacja ruchów, które mogą wykorzystane być w walce i coś ciekawego się wydarzy. Oczywiście, i tych ruchów możemy się tutaj nauczyć. Natomiast co mam więcej? Helm to ważne narzędzie do ochrony, ale dobrze też, że jakiś Pokemonowi dostaliśmy Rocky Helmet. Rocky Helmet to bardzo ciekawy przedmiot. Jeśli dasz go do trzymania Pokemonowi, a przeciwnik użyje ataku kontaktowego, no to będzie poraniony.
Dokładnie. Więc jest to całkiem użyteczny przedmiot. Dobra, coś się wydaje wręcz być w fontannie. Tłum, będzie wiratona, jak zobaczy mojego Pokemona. Zobaczymy. Czy nie jest wspaniale wyzywać ludzi i w ten sposób jakby... Znaczy, obserwować może walki ludzi podczas gdy... pomaga to rozwijać się światu, czy coś takiego. Dobra, cynk. Mamy jeszcze cynk, który daje EV do Spec Defensa. Jakim będę trenerem? Jak będę walczył? Tego wszystkiego nie wiadomo, czy się dowiemy. Dobra, chyba to już tak naprawdę wszystko, co było do odkrycia, odkryłem. W sumie de facto mógłbym się przejść tutaj reliktowym pasażem. Natomiast na razie jeszcze wrócę się do Driftwall, do Centrum Pokémon, żeby tam się nieco podleczyć. No i myślę, że przejdziemy się troszkę tym reliktowym pasażem z drugiej strony. Teraz też mam technikę Fly, więc bez problemu będę mógł polecieć tutaj z powrotem, jeszcze sobie nie mieliśmy okazji z niej skorzystać. Także będę mógł się mgnieniem oka przedostać z miejsca na miejsce i zobaczyć coś ciekawego. Wrócić się, mając nowe techniki. I tak dalej. Dobra, no to... No to się wracamy. No, Relic Pisarz, bo tam jeszcze jest parę rzeczy do odkrycia, może jakieś nowe jeszcze poksy do stopania w jego innych zakątkach. Pytanie tylko, czy będzie mi potrzebna jakaś technika typu Flash, bo jeżeli tak, to może być trochę nieciekawie, ale wydaje mi się, że chyba nie. Zresztą cóż, no, wejdziemy, zobaczymy. Dobra, więc tu mamy i Relictowy Pasaż. Dobra, i teraz tak, Downs Machine, aha, było włączone przecież. Dobra, cóż my tu mamy? Jestem tutaj i zbieram odłamki, które... A, dzięki czemu będę mógł nauczyć moje Pokémony nowych ruchów. Mogą być znalezione tutaj w tych chmurach pyłu, czasami muszą też być... Można tam w nich znaleźć Pokémona. Dobra, więc też mamy kolejną misję w Entralinku. Misjami się też pewnie zajmiemy za jakiś czas, natomiast tutaj też widzę trenerów nie brakuje, więc to będzie w sumie całkiem ciekawa opcja do dotrenowania. Moje i twoje ścieżki skrzyżowały się. Tak, więc oznacza to, że będziemy musieli powalczyć. No dobrze, no to jedziemy. Waleczka z Aileen, która wysyła do walki Sunslash'a. Na 32 poziomie, o wow. Dobra, leś. Unpleasant, no i Air Slash. Fajnie zabrać koło połowy. Ej, też tak się dzieje, dobra. A, mam stronę Slash. Też to atak normalny. O sile chyba 60 albo 70, coś takiego. W każdym razie też ma sporo szans na cios krytyczny. Dobrze, 1400 expa, ładnie. No cóż, nieduża różnica levelowa, stąd też tak dużo expa. No i tyle, jeżeli chodzi o drogę. Dobra, więc ja ruszam w swoją dalszą drogę. O, jakiś dziki poks się pojawił. A cóż to? A jest to Wibet na 28 poziomie, czyli jest w sumie dosyć wysokim, więc myślę, że też tutaj będzie można znaleźć wyższą formę Roggenrolli, czyli Boldora. Dobra, może chyba Fly, bo to powinno załatwić sprawę. Tak przeczuwam. Imprison. To się na nic nie zda. I z mojej strony Fly, który sprawę załatwia. I też będę miał chyba poziom. Tak jest, poziom 34. Dobra, to będę mógł zmienić pierwszego poksa, atak plus 3. To dobrze. Dobrze, że rośnie w atak właśnie Unpleasant, bo to jest raczej główna statystyka, z której będę korzystał. Dobra, widzę, że Lillipup coś jeszcze ma. Weźmy sobie ten Great Ball. No i jeszcze... Dobra, może być chociaż Magmar. Dobra, niech będzie Magmar. Na froncie Dance Machine i rozejrzyjmy się w koło. Może jakieś nowe boksy tutaj wypatrzą. Dobra, jak na razie nic nowego, kolejny Wubat. Zastanawiam się, czy mój Flame Burst podoła. Sprawdźmy to. No, prawie. A też może być, że ten akurat osobnik tutaj ma naturę pod Spec Defense, tak więc nie wykluczone, że z innymi by poszło lepiej. No ale też może być, że nie ma natury pod Spec Defense i z innymi pójdzie gorzej. Dobra, ja przyszedłem stąd, tak, przyszedłem stąd, no to teraz idziemy tędy. Dobra, tutaj jakąś skałę by trzeba było przepchnąć. Zobaczmy jeszcze w tę stronę, coś się kryje. I tu mamy wspomnianą chmurę pyłu, w której znalazłem Green Shard.
Szardy właśnie warto zbierać, raz, że możemy je sprzedać za niemałe pieniążki, a dwa, wymienić je na właśnie naukę ruchów. Także fajna sprawa. Najpierw duży ostatni łyk, teraz wstrzymany oddech. Aha. Okej, okay. Nie do końca wiem, o co chodzi, ale nieważne. Ważne jest to, że rozpoczynamy walkę z Randalem, który zasada walki Rati Keita, czyli właśnie wyższą formę Rattaty. Na to leci Magmar i załatw to, mam nadzieję, szybko. To z mojej strony Flame Burst. No, też nie załatwia sprawy, a szkoda. S-Rance. Dobrze, na tym poziomie chyba jeszcze nie zna Sucker Punch. Bo ten ruch to byłoby prawdziwe utrapienie. Dobrze, i mamy całkiem przyzwoite też punkty expa. Naprawdę, wstrzymywanie oddechu jest ciężkie. Dobra, kolejny dziki box. Czy będzie to Boldor? Nie, to jest Onyx. A z Onyxem w sumie to nie mam za bardzo szans. Sobie uciekniemy. Ale całkiem wysokie poziomy tutaj te boksy mają. To w sumie jest całkiem dobre miejsce do trenowania. Dobra, tu jeszcze coś jest. Proteina, czyli dodatkowe 10 HV do ataku, które w sumie też bym mógł wykorzystać na co niektórych boksach, zwłaszcza na Unfezant. Z tego względu, że chcę nauczyć Unfezant ruchu Return, dzięki któremu ten boks by się znacznie wzmocnił, bo ruch Return przy dużym szczęściu, w sensie statystyce szczęścia na Pokémonie, może naprawdę być bardzo silny. Dobra, wycofam się teraz, wstawię do walki Diłota, żeby osłabić Boldor do poziomu 1 HP, bo ma zapewne Starly. Dobra, Power Jam, dobrze, że to nie jest Smackdown. Akurat spec ataku tego Foxa to raczej kuleje. Dobra, Razor Shell. Dobra, pięknie. Iron Defense. Jeszcze lepiej, że mnie nie atakuje. Dobra, i teraz spróbujmy sobie tego boksa schwytać. Mam co prawda mało pokeboli, ale raczej dużo nowości w tej jaskini, to się nie spodziewam. Zastanawiam się, czy w sumie wyższą formę Drillbora Excadrilla mógłbym tutaj gdzieś wynaleźć. Ale dobra, mamy Boldora. I dlaczego też chciałem złapać Boldora? Dlatego, że Boldor jest jednym z boksów, który właśnie potrzebuje ewolucji wymiany. Ale to jeszcze o tym sobie powiem, w każdym razie jest Pokémon rudy, typu czysto kamiennego. Kiedy jest zdrowy, to jego środek wystaje, ten w sumie rdzeń, można tak powiedzieć. Zawsze jest ustawiony w tą samą stronę i szybko przemieszcza się z przodu na tył i z tyłu z lewej na prawo. Czyli jak się Poks nie obróci, zawsze ten rdzeń jest obrócony w tą samą stronę? Jest to wysoce zastanawiające. Dobra, niż idziemy dalej. Oj, to mogę przepchnąć kamień. By odblokować sobie zapewne przejście dalej. Albo z powrotem. Dobra, kolejny Boldor. Boldor w sumie daje też 2 EV do defensa. O tym też można wspomnieć. No ale tutaj no, na Boldora nie mam dobrego poksa i zapewne na poksy, jakie ma ten trener, też. Dobra, ciekaw jestem, co ma. Zatrzymaj się! Czy wiesz, że ta ścieżka stworzona była wieki, wieki temu? Domyślam się. Mam takie domysły, zamysły. No i dobra, trener Kate chce mi się bić. To taki Drillbura. O, to jeszcze z Drillburem powinienem sobie dać rady. Grunt, żeby nie użył jakiegoś super efektywnego ataku, jak chociażby Baldos. Dobra, Flame Burst, który no załatwia sprawę, wow. Jest moc. Dobra, i ostatnim, a raczej drugim jego poksem będzie Roggenrola. To już na Roggenrolę użyje Goleta. Tak, świetna animacja Dreambola. No dobrze, no to tak. Z mojej strony leci Magmonituda. Oj, piąteczka tylko, no to zawierzę koło połowy, albo i nie. Dobra, a oho, Iron Defense. Nie za dobrze. Nie dość, że ten Pox ogólnie ma dobry defense, no to jeszcze teraz go sobie podbija i to dwukrotnie. Dobra, i Magmonituda, o, szóstka. W pewnym defensie zabierze porównywalnie. Dobra, i Rock Slide. W sumie właśnie, ogólnie Roggenrola ewoluuje dużo wcześniej niż 30 poziom, ale właśnie nie ewoluując wcześniej, jeszcze wcześniej też się poznaje niektóre fajne ataki, jak chociażby właśnie Rock Slide. Ale dobra, udało się. Wybacz, byłem tak podekscytowany.
że aż wyzwałeś mnie, panie, do walki. No dobrze, rozumiem. Dobra, chodźmy dalej. Przepchnijmy ten rzekłaz, zobaczymy dokąd doprowadzi, tak więc Goet, hajrzesz. I cyk. Dobra, więc mam przejście z powrotem. To pchnięcie nie miało większego sensu. No dobrze, idziemy dalej. O, i tu mamy przejście do kolejnej partii. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem ta część, w której już byłem? Nie, to nie jest ta część. W sumie technika surf tu chyba jeszcze będzie potrzebna. Jezioro, które znajduje się pod ziemią. Tak. I jeszcze wędrowiec, który czeka obok niego. Świetnie. No dobrze, w każdym razie Tobias, wspinacz, chcą znaleźć się bicie z walki znowu Rogenrola. No dobrze, leć, Magmar. Nie wiem, czy mieć nadzieję, że nie użyje kamiennego ataku, czy nie mieć tej nadziei. Miejmy tą nadzieję. Flame Burst. Wow, bym to rozwalił, gdyby nie Starly. No i Rockslide. Przeżyje? Nie wiem. 3 HP! Świetnie. Magmar daje radę, jakoś. Dobra, udało nam się pokonać Rogenrola. No i Timbur. Nie wiem, czy ja to załatwię. Też sobie mogłem zmienić, nie, bo też daje FL do ataku, których ja nie potrzebuję. Czy to wystarczy? Chyba nie. A jednak. Dobra, chyba to miał level. Chociaż tyle. Dobra, pokonaliśmy Tobiasa. Tak więc bez problemu zdobyć zwycięstwo, młody. No to ja. Znaczy, no, bez problemu. Magmar ledwo żyw, co prawda. Bo dałem się uderzyć silnym atakiem. Dobra, jako drugiego też wyśle Unpheasant, w razie jakby miał być jakiś double battle, ale raczej nie spodziewałbym się. No dobrze, i tak, tu mamy wodę, którą zapewne będzie można popłynąć, ale to dopiero jakby miał technikę surf. I teraz tak się zastanawiam właśnie, a propos tej techniki, jak tutaj nauczyć ją Diwota, ponieważ mam mojego Aquajeta, mam Razorshella, dwa wodne ataki, których szkoda by mi było oduczyć. Dobra, to jest w sumie dobre miejsce dla treningu Goleta właśnie. Te boldory to są spoko przeciwnicy. Dobra, i kolejna magnituda 8. I boldor pokonany. Więc w sumie będę miał już poziom. Całkiem dobrze się tu expi. Myślę, że zostanę jeszcze trochę na Golecie, już niech wbiję mu poziom 35. No i... Tak, jakiś przedmiot gdzieś jest tam na dole i jeszcze jakiś gdzieś w tę stronę. Tu coś jest. Ciekawe, czy tam gdzieś jest jakaś wysepka czy punkty, do którego mógłbym dopłynąć. Onyx, to też jest całkiem dobry przeciwnik dla Goleta. Aczkolwiek Onyx z pewnością będzie szybszy, spróbuję im użyć najpierw Dynamic Punch. Oh yeah, Kakoi. Idealka. Dobra, Onyx oszołomiony. Właśnie chciałem go oszołomić z tego względu, że... Teraz może uderzyć sam siebie, nie mnie. W następnej turze może mieć miejsce to samo. Nie pogniewałbym się. I... Tak jest! Więc wyjdziemy z tej akurat walki bez szwanku. Tak, moja tuda 7 zystarć. No i pięknie rozwaliśmy Onyxa. Dobrze, co więcej tutaj mamy? Mamy tutaj Blue Short. Dobra, i jeszcze jednak coś tam gdzieś jest. Albo i nie. Dobra, coś jest tu. I to jest jeszcze dziki poks na początek. O, Girder! Czyli jednak możemy tu znaleźć jeszcze jakieś inne nowe poksy. Girder jest właśnie wyższą formą Timbora, którego sobie nie udało mi się jeszcze znaleźć. Dobra, spróbuję użyć Thunder Punch, może mi się uda go sparaliżować. Raczej nie ma on chyba ataków, które mogłyby mi zaszkodzić. No Rock Throw, no to... nieefektywny, tak? Dobra, jeszcze raz Thunder Punch. Nie chcę używać Dynamic Punch, bo jakbym go oszołomił, to może być z tym problem. Paralizik. Jest! Mówimy i mamy. Dobra, jeszcze nie może się ruszyć. Świetnie. Dobra, spróbujmy go złapać w takim bądź razie. A nowe poksy sobie znajdziemy. To być może jeszcze Timbur występował w tamtej wcześniejszej części. Nie udało mi się go tam znaleźć. Oh, i Critical Catch. Nie wiem, czy mi się okazja co zobaczyć. Wcześniej? Dobra, w każdym razie jest to mu składany Pokémon.
poprzez ciągłe wzmacnianie swego ciała mogą mogą jakby bezproblemowo nosić ciężkie konstrukcje stalowe do budynków albo przy pracy w budynkach. No dobrze, więc mamy jeszcze Gordora i Gordor jest kolejnym z kolei potworem, który właśnie też wymaga wymiany do swej ewolucji. Aha, i ten koniec zgadnąłem z tego wszystkiego. Tak się podekscytowałem łapaniem Gordora. Dobrze. Idziemy dalej w takim bądź razie. No i znów Baldur. Pokorzystam z okazji i podekspię troszkę Goleta, bo fajnie się tutaj nim trenuje. Czy nie w ogóle. Dobra, przejdziemy sobie jeszcze kawałek i będziemy też powoli kończyć nasz dzisiejszy odcinek, bo już mamy pół godziny. Dobra, Iron Defensive. To i tak się na nic mu nie zna, bo ile ma tam HP? 1, 2. I magnituda 7. Już nawet czwórka by starczyła. Dobra, i ciśniąwszy dalej. Dobra, coś trenerzy jeszcze tutaj będą czekać na mnie? Pewnie tak. No i są. Dobra, więc myślę, że dalszą częścią tej jaskini chyba zajmie się w kolejnym odcinku. A jak szybko pójdzie, to ewentualnie udamy się jeszcze do jakiegoś innego miejsca. Dobra, jeszcze Raticate się napatoczył, znalazł. Także też spróbuję go osłabić. Us Rains! To akurat zaboli. Spodziewałem się jakichś ataków typu normalnego. O, ale jest paralizik. Zastanawiam się, czy nie zmienić Poxa, ale nie. Spróbuję go zapaść tak, jak jest. Także zarzucę co najwyżej może Great Balla, żeby sobie zwiększyć szansę na jego złapanie. Jest paraliżowany, więc szanse te też wzrosną w jakimś stopniu. Raz, dwa, trzy i nie siedzi, no. No i crunch, o nie. No to tyle z doekspienia Goleta. Zamysł był dobry, ale wykonanie nie wyszło. No dobrze, no to leć w takim układzie. Nie, najgorsze jest to, że nie mam co wyjść. Przecież Diłota jeszcze kata mogę użyć. Diłot też jest dobry na tutejsze okolice. Dobra, to jeszcze kat. O, dobra, trzyma się Scary Face. Mocno mi żyga nam speed. Ale to już bez znaczenia. Dobra, to teraz zarzucę zwykłe pokebole. Dobra, czy jeszcze coś nowego tutaj uraczę? No na pewno nie znali wyższej formy Subata, Wubata, bo to w dziczy raczej nie występuje. Gdyż do ewolucji też potrzebuje szczęścia i miłości swego trenera, więc... Cóż... Dobra, mamy Raticate'a. Więc jest to mysz. Ze swoimi długimi zębami może ten niesamowicie agresywny Pokémon jest w stanie przegryźć nawet betonową ścianę bez wysiłku. Okej. Okay. Dobra, tak więc przetransferowane do kompa. No i cóż, jeśli chodzi moi drodzy o dzisiejszy odcinek, to będzie już wszystko, tak więc ja z wami się żegnam i do usłyszenia w kolejnym filmie z serii Pokémon Black 2, w którym to dalej dokończymy eksplorację tego miejsca. Cieszy mnie to wszystko, ja z wami się żegnam, do usłyszenia, cześć.